Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. Idziemy zwiedzić latarnię morską w Darłowie. Tak więc, do dzieła. Jest to latarnia pomiędzy latarnią w Gąskach i Jarosławcem. Ok. Tak więc, zasuwamy. Patrzcie pod nogi na schody. Tutaj mamy bilet. No to idziemy. Zasięg światła 15 mil morskich, 15 razy 1852 metry. Jakby ktoś nie wiedział, ile to jest mila morska, no to idziemy zwiedzać. No to lecimy. Schody tak jakbyśmy do jakiegoś domu szli. Albo w domu. Nie to, do czego przyzwyczaiły nas inne latarnie. Jesteśmy. Takie wejście. Tak to wygląda. Bardzo dobry widok na okolice. Zobaczmy. Tam jest oczywiście plaża. Tutaj mamy falochron. Zauważcie, że na końcu falochronów są dwa wystające elementy z lampami. Po prawej stronie czerwony, po lewej
zielony element, czyli te lampy, takie znaki nawigacyjne, czyli dwa kolory różne. Chyba za każdym razem jest dokładnie tak samo, że po prawej stronie, od strony lodu jest czerwony, po lewej zielone. Morze dzisiaj dosyć wzburzone. Jestem, czy wam się tutaj podoba. Samo miasto super, fajnie, że ta wieża jest. Latarnia oczywiście nie jest jakoś specjalnie wysoka, ale wystarczająca, żeby tą atrakcję zaliczyć. Koniec, wieszczyć, tak więc lecimy dalej zwiedzić inne atrakcje nad polskim morzem, a tą oczywiście wszystkim bardzo polecam. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć wam, dajcie znać, czy byliście tutaj, a może planujecie.